Wszystkie szkoły, nie tylko ponadgimnazjalne, rywalizują o uczniów. Wymyślają nowe, coraz atrakcyjniejsze kierunki kształcenia, zapewniają coraz więcej zajęć pozalekcyjnych i reklamują się. I przynosi to dobre skutki. Starosta Karol Stasik twierdzi, że rekrutacja, chociażby w porównaniu z ubiegłym rokiem, wypadła bardzo dobrze. W ubiegłym roku rekrutacja była na poziomie 806 uczniów, tak? Z gimnazjów, którzy zgłosili się do naszych szkół ponadgimnazjalnych. Tak w tym roku to jest 850 osób na koniec lipca, a mam nadzieję, że jeszcze do końca sierpnia ktoś nam dojdzie. Także to jest bardzo dobry wynik. Tym bardziej dobry, że w związku z przebudową mostu w Świętoszowie na Kwisie, no tamci gimnazjaliści po prostu poszli w pełnej liczbie do żagania. A zwykle część z nich przychodziła do szkół bolesławieckich. Dyrektorzy szkół, nauczyciele starają się tak dobrać i dopasować kierunki kształcenia w swoich szkołach, aby jak najlepiej przygotować przyszłych absolwentów do studiów albo dać im solidny zawód, aby od razu po szkole znaleźli pracę. Od września w kilku szkołach działać zaczną klasy o zupełnie nowych profilach. To spore ryzyko, bo nigdy nie wiadomo, czy znajdą się chętni pionierzy, a w związku z tym, czy klasa powstanie. Ja myślę, że wszystkie klasy powstaną. Największy problem mieliśmy z elektrykami ze szkoły zawodowej tutaj w zespole szkół elektronicznych i to jest bardzo dziwne, bo w przemyśle, zresztą wiem, bo sam szukałem elektryka i to wiele miesięcy i w tej chwili brakuje elektryków, a młodzież nie garnie się do tego zawodu, mimo tego, że to daje stałą pracę i dobre zarobki. I to jest bardzo dziwne. Natomiast udało nam się w tej chwili skupić taką liczbę uczniów czy chętnych, którzy pozwalają na zorganizowanie tej klasy. A tak jak powiedziałem, nabór trwa do końca sierpnia. Myślę, że jeszcze on zostanie uzupełniony. Stąd coraz więcej praktyk, również zagranicznych, coraz więcej unijnych projektów edukacyjnych, coraz więcej związków szkół z pracodawcami, którzy już w trakcie nauki wypatrują swoich przyszłych pracowników.